Pan notuje. Tak? Pan notuje. Tak? Tak, Grzegorz. Tak? Tak. Brzęczyszczykiewicz. Dziękuję. Oto jak wygląda polska patologia. Ciąg pieszo-rowerowy. Tutaj ogromny parking. Zajęty w 60%. Ale pan od lepienia plakatu nie może wjechać na parking, tak? On włączył żółtą bombę, że niby wykonuje prace remontowe bądź porządkowe na drodze i lepi plakat. O, już skończył pan lepić plakat. Bez tego plakatu co my byśmy biedni wiedzieli, co mamy kupić? To jest pierwsza potrzeba społeczna, lepienie plakatów na słupach. Będziemy panu asystować opuszczanie kosza. Dobrze, idzie, dobrze. No leciutko za bardzo w lewo, jak zawsze. O, teraz super. No. Bardzo dobrze pan wylądował. Życzę panu tyle samo startów, co lądowań. Do zobaczenia na kanale Samochodoza. Jeszcze takie pytanie, czy bardzo uprzykrzyłem panu życie? Na pewno nie. Nie, dobrze, dziękuję. Wzajemnie. Żeby pan nikogo nie przejechał, cofając tym czymś po chodniku, też panu życzę. Dobra, a takie pytanie, tak między nami, absolutnie, no nie, bo ja wiem, że pan musi, tak panu szef kazał. A co by pan zrobił, jakby szef panu kazał wjechać na parking i stanąć na miejscu przeznaczonym dla samochodów? Nie dałoby się? Z uwagi na zasięg ramienia. To może trzeba dłuższe ramię zakupić. Niestety, dwudziestki są o wiele droższe. A, droższe. Kwestia pieniędzy. No, czyli niszczymy chodnik, ponieważ on nie jest przeznaczony dla pojazdów powyżej 2,5 tony. Pana, to ma więcej niż 2,5 tony, prawda? Nie. Nie? Nie. No dobra, ale nie wolno jeździć po chodniku i pociągu pieszo-rowerowym. A po parkingu wolno. Tylko, że za drogo by było, tak? Kwestia pieniędzy. Tak? No nie, no. Powiedział pan, że są większe, są dłuższe. Tak, ale mógłby pan wjechać na parking. Na parkingu może pan i 40 ton. Mam zawodowe, proszę pana. Nie, kategorii D akurat mam. Znaczy B też oczywiście, tak? Kategoria B, uprawnione do poruszania się pojazdów do 3,5 tony. No to, no ja wiem, tak. Dobrze, dwudziestki nie mają pojazdy poniżej 3,5 ton. Tak, to już jest na C, rozumiem. Dokładnie. Tak, tak. Czyli musiałby pan mieć jakieś wyższe kategorii prawo jazdy, tak? Kategorii C na ciężarówkę, tak? Dokładnie. Tak? A dlaczego nie mógłby pan jeździć bez tego prawa jazdy kategorii C taką ciężarówką? Co? A proszę pana, byłoby to nielegalne, tak? Już tak w skrócie. No, a wie pan, że to co pan tutaj robi, to też jest nielegalne? Nie, pana, nie ma jest pan to legalne. Nie, pana żadna przedsiębiorstwa ani nic nie ma żadnej. Chyba już spotkali, tak? Możliwe. No i prawdę ten pan mówił. Spotkaliśmy się 3 lata temu, dokładnie w listopadzie 2018 roku. Nawet powstał z tego film. Patrzcie, nauczyłem się w linki. Patrzcie, tu się nie, czekaj. Tu się pojawi link do tego filmu, właśnie starego. Nie wiem dlaczego ten fragment, który teraz pokażę, nie wszedł do produkcji. No ale widocznie musiał zaczekać na dzisiejszy film i tak to właśnie teraz jest. Teraz uwaga, film ten stary będzie niestety w fatalnej jakości, nic nie będzie widać ani słychać. Więc od razu proponuję cofnąć suba i napisać o tym w komentarzu. Słucham, jakim prawem pan nagrywa na przykład tablice rejestracyjne? Polskim. Tak, ale to jest tylko do pan z jakiejś władzy jest? Nie jestem z władzy żadnej, ani z żadnej instytucji. Szuka pan wrażeń? Jakich wrażeń? Nie wiem. Zapewni mi pan jakieś wrażenie? Nie, ja nie. No właśnie, więc no ale po prostu robię zdjęcia. Czego pan szuka? Proszę pana, ponieważ jeździ pan po ciągu pieszo-rowerowym, samochodem ciężkim. Tak. Tarasuje pan przejście. Tu ma pan jezdnię. Niestety nie. Proszę pana, stając tam, mogę narazić pieszych na pewne komplikacje. Może mi coś wylecić. Może a tu nie, panu nie wyleci? Pan proszę jeździ. Pana, jeżeli ja staję samochodem tu, kosz jest wychylony. Dobra, na niech pan jedzie. Niech pan jedzie do dalej, do pracy. Kolejny plakat przylepiać, dobra?
Proszę o imię i nazwisko. Panie. Po co? Po co panu moje imię i nazwisko? Co panu to da? Proszę pana. Co pan zrobi z moim... Tablica rejestracyjna. To jest właściciela samochodu. Proszę pana, ja mogę zgłosić to, że pan jeździ tym samochodem policji. I wie pan, co zrobi właściciel tego samochodu na policji? On powie, że nie wie, komu go użyczył tego dnia i zostanie ukarany mandatem karnym 100 zł. Jestem tego pewien, ponieważ kilkaset takich zgłoszeń już zrobiłem. A, czyli pan po prostu jeździ i... I co? Udupia pan ludzi. Nie udupiam ludzi, pracują. Proszę pana. Ma pan taką pracę? Inną mam pracę akurat. Inną mam. Wzajemnie. Dobra, wracamy do współczesnego nagrania. Ten obiekt, który tutaj widzicie za mną, to też nieprzypadkowo się znalazł na moim filmie, ponieważ jest to bodajże największy słup reklamowy w stolicy i chyba najdroższy. On już tak tutaj stoi i wiesza się na nim te plakaty od ładnych paru lat. Myślę, że to będzie z 10 albo więcej. Zresztą może jak ktoś się zna, to po stanie żelbetu mu może to określić. Ja się nie znam w ogóle na tym. A, można już z powrotem nacisnąć suba. Nie ma zgody na to. Nie ma pan na to zgody. Proszę mi pokazać jakiś dokument. Proszę powinien pan, go pan mieć przy sobie. Nie, przy sobie ma, powinien zapraszam go pan mieć. Ja Bielońska powinien mieć pan ten dokument przy sobie. Powinien pan tutaj wyznaczyć dla pieszych, że jest... Szef powinien mieć. Nie, pan. Nie ja. Pan powinien tu mieć jakieś słupki, barierki. Galeński Wojciech się nazywam. Wie pan to doskonale, na kanale się przedstawiam wielokrotnie. Kanał się nazywa pana, Samochodoza. Jak oglądanie różnych dziwnych... No pewnie musi pan lepić plakaty, które ratują życie. No akurat nie lepię plakatów, zajmuję się instalacjami elektrycznymi. A, czyli ma pan uprawnienia elektryczne, tak? Ma pan uprawnienia jakieś specjalne? A wie pan, że nie ma pan uprawnień na jeżdżenie po ciągu pieszo-rowerowym? Proszę pana, a pan mi... Ma pan przy sobie? Pan mi podał uprawnienia, którymi pan się posługuje. Na nagrywanie... Nie potrzebuję żadnych bądź numerów rejestracyjnych. Nie potrzebuję żadnych specjalnych uprawnień oprócz wszystkiego, co jest napisane w konstytucji. Ale ja nie pozwalam na to, żeby nagrywać moją pracę. A, może pan nie pozwalać. Dziękuję. A ja to nie tylko nagrywam, ale jeszcze umieszczę to na pewno na kanale. Obiecuję panu. Również pozdrawiam.